Dzień dobry moje kochane skarby, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Na wstępie tego filmu chciałbym również was poprosić, że jeżeli wam się ten filmik spodoba, proszę o zostawienie łapki w górę i jakiegokolwiek komentarza, nawet w postaci serduszka. Na każdy komentarz odpowiadam i za każdy komentarz bardzo, bardzo wam dziękuję. Moje kochane skarby, w dniu dzisiejszym przychodzę do was z czteroma cudami kosmetycznymi z Rossmana. Fantastyczny samoopalacz, fantastyczny dezodorant i fajne kosmetyki. Między innymi również mam propozycje dla mężczyzn brodaczy, którzy noszą brodę. Także mam nadzieję, że dzisiejsze przedstawione propozycje dla was będą w pełni potrzebne. Także zaczynamy. Pierwszy kosmetyk, który chcę wam polecić według definicji INSEE, kosztuje 39,99 zł i jest to Mia Body Lab. Naturalny dezodorant w kremie. Kosmetyk wygląda tak. Tak wygląda. Producent mówi nam tak. Naturalny dezodorant na bazie masła shea i skrobi z tapioki skutecznie zapobiega nieprzyjemnemu zapachowi i nieestetycznym mokrym plamom na ubraniach. Działa łagodząco na skórę, również po goleniu i depilacji. Zapewnia długotrwałe uczucie świeżości. Jeżeli chodzi o skład, to jest on następujący. Mamy właśnie w składzie olej kokosowy, masło shea, olej ze słodkich migdałów, skrobie z tapioki, witaminę E, zagęstnik, regulator pH i zapach i kwas cytrynowy. Tylko i wyłącznie tyle mamy w składzie tego dezodorantu. Także skład tego dezodorantu jest w pełni wzorowy. Powinien być to zdecydowanie dezodorant skuteczny, ponieważ skrobia z tapioki sama w sobie de facto wykazuje bardzo silne właściwości antybakteryjne. Także no, powinna blokować przed pojawieniem się nieprzyjemnego zapachu. Także uważam, że warty wypróbowania kosmetyk od marki Mia. Naprawdę, bez dwóch zdań, uważam, że jest po prostu warty swojej ceny i warty uwagi. Następny kosmetyk, który chcę sobie z wami omówić, jest to kosmetyk, który niestety czy niestety jest dostępny, nie jest dostępny w moim Rossmanie. Czuję wielkie zażenowanie tą sytuacją, ponieważ jest to kokos. No właśnie, jest to kokos. A u mnie w Rossmanie tego nie ma. Czujecie deala? To tak jak zabrać dziecku zabawkę. Jak ja widzę cokolwiek kokosowego, ja to porywam. I po prostu ja chcę to mieć, ja to muszę mieć. I nie pozostało mi nic innego, jak zamówić to po prostu z odbiorem w drogerii, ponieważ u mnie teraz w Rossmanach obu jakieś remonty, jakieś przestawianie szafek, jakieś coś tam. I ona, właśnie pani kierownik mi doradziła, żebym zamówił online, to jak będzie tylko to dostępne, ona do mnie zadzwoni i będę miał. Więc zamówiłem sobie ten kosmetyk, jest to Only Bio Kokos Mydło do Rąk w Płynie. Kosztuje 11 zł. Wygląda ono tak. Wszystkie mydła do rąk z marki Only Bio mają wzorowe składy. Od razu wam to powiem, żeby tutaj nie było żadnych problemów. To mydełko, tutaj nam producent mówi tak, mydło do rąk kokos to nasz sposób na delikatne mycie i ochronę dłoni. Produkt polecany jest szczególnie, gdy twoja skóra jest sucha i odwodniona. Stosowanie naszego mydła sprawi, że będzie ona miękka, gładka i odżywiona. Kiedy stosować? Szczególnie, gdy twoja skóra jest sucha i potrzebuje regeneracji. Co odżywia? Zawarte w formule masło kokosowe nawilża, regeneruje, pozostawiając skórę odżywioną i gładką. Jak pachnie? Zmysłowy zapach kokosa wprowadzi cię w znakomity nastrój. No ja to chcę, ja to chcę, ja to chcę. Przepraszam was, ale no tak, no widzicie, to tak działa. Jeżeli chodzi o skład, jest on cudowny. Jest on cudowny. Nie mam tutaj się do czego przyczepić. Bez dwóch zdań. Mamy wodę, mamy sodium kokosulfate, delikatny detergent, detergent kokoglukozy, detergent CB kokamidopropylbetainę, regulator pH, gliceryna, olej kokosowy. Także oni pojechali troszeczkę, że masło kokosowe, no ten kosmetyk nie ma w składzie masła kokosowego, a olej kokosowy. Zagęstnik, regulator lepkości, kwas cytrynowy, emolient, zapach i tylko tyle. Także skład tego mydełka do mycia rąk z Only Bio nie powinien być w żadnym wypadku wysuszający, przesuszający i powinien być jeszcze nawilżający. Także jeżeli macie suche dłonie, warto wypróbować. Zdecydowanie. Następny kosmetyk, który chcę wam zarekomendować właśnie dla mężczyzn, jeżeli macie brodę, albo jeżeli wasz mąż narzeczony ma brodę, to warto wypróbować ten kosmetyk. A dostawałem zapytania o takie kosmetyki. Jest to Haji Man, naturalny olejek do brody i wąsów. Kosztuje on 49,99 zł. Wygląda on tak.
I tutaj producent mówi tak: naturalny olejek do pielęgnacji brody i wąsów, dba o zarost, zmiękczy włosy i odżywi skórę, pachnie ziołami, whisky i tytoniem. Produkt wegański, czyli to taki zapach no dość ostry, taki naprawdę, jak używałem śmieciowych perfum i śmieciowych kosmetyków wiele lat temu, to ten zapach mógłby mi przypominać tą Forda Tabaco Vanille. Chyba. No, produkt wegański. Główne cechy produktu: pielęgnuje i zmiękcza zarost, odżywia skórę twarzy, ujarzmi niesforne włoski, dba, da eleganckie matowe wykończenie, zostawi po sobie męski, głęboki zapach. Skład jest następujący. Mamy na samym początku olej z pestek winogron, zagęstnik, trójgliceryd, skwalan, olej ryżowy, olej ze słodkich migdałów, olej awokado, olej słonecznikowy, olej z marchewki, olej żożoba, zapach. Po zapachu mamy właśnie zapach whisky, mamy witaminę E, olej z patchouli, olej różany, olej z geranium pelargonii, olejek z drzewa herbacianego, citronelol, kompozycję zapachową i tylko tyle, więc to już jest wtedy po zapachu. Także skład tego produktu jest jak najbardziej w porządku. Także jeżeli wasz mężczyzna nosi brodę albo wąsy, to do świadomej pielęgnacji ten olejek za 49,99 zł będzie świetnym rozwiązaniem. Także zdecydowanie, bez dwóch zdań. I ostatnie cudo, które chcę wam zarekomendować, jest to właśnie samoopalacz, a otrzymywałem od was bardzo dużo pytań o samoopalacz. Jest to Bibio od Ewy Chodakowskiej, Start Your Self Tanning, aksamitna pianka brązująca, naturalna. Kosztuje 34,99 zł. Wygląda ona tak. I producent mówi nam tak. Naturalna aksamitna pianka brązująca Bibio zapewnia efekt pięknej, złocistej i równomiernie opalonej skóry. Zawiera naturalne składniki brązujące erytrotrurozę oraz DHA. Ale to jest naturalne, także się nie obawiajcie. Formuła została wzbogacona o składniki pielęgnujące: olej kokosowy, ekstrakt z kwiatów frangipani, ekstrakt z kwiatu tajara oraz ekstrakt z wanilii. Unikalne połączenie składników sprawia, że skóra jest nawilżona, odżywiona, wygładzona, zregenerowana. Dzięki lekkiej konsystencji pianka łatwo się rozprowadza, nie pozostawia smug ani plam. Produkt zawiera 98% składników pochodzenia naturalnego. I skład tej pianki Bibio, tutaj mamy, jest on następujący. Woda, gliceryna, właśnie mamy tutaj tą substancję brązującą, erytrurozę, później mamy to DHA, kokoglukozyd jako nośnik przenikania i delikatny detergent, ale w takich kosmetykach on niestety musi być. Później mamy właśnie olej kokosowy, kwas cytrynowy, który reguluje pH, ekstrakt z kwiatu tiary, ekstrakt z kwiatu frangipani, ekstrakt z wanilii, zagęstnik, kwas sorbitowy, który reguluje pH, nośnik przenikania i etylhekcylgliceryna, która naprawia barierę lipidową. Także skład tego samoopalacza jest wzorowy i jest to kosmetyk warty uwagi, warty zainteresowania i warty swojej ceny. Także moje kochane skarby, na dzisiaj to tyle. Jeżeli wam się ten filmik podobał, proszę o zostawienie łapki w górę i komentarza. Buziaczki wielkie, do następnego. Hej!